Coinsy na każdą platformę, automatyczna dostawa, a także 7% taniej z hasłem Lachu. Zapraszam na fifacoins.pl. Link w opisie. 3-4-2-1. Dobra formacja, żeby spróbować zrobić draft 190. 192, przepraszam, ale do grania może być słaba, aczkolwiek zaryzykuję. Może akurat coś się uda. Zaczynamy od Messiego 98. Wiecie co? Ja wybiorę Ibrę. Ponieważ możemy trafić Di Marię, a potem Messiego. O właśnie. O właśnie. Wow, mamy dwie legendy. Giggs i Nedved. Niech to będzie Giggs w takim razie. I na środek Pogba lub Modric. Dobra, Modric. I do niego dołączy jeszcze Iniesta 91. Tutaj później musimy dać Messiego ogólnie. Tutaj Messi, a tu Ronaldo, Neymar. Dobra, Matija, jak zwykle defensywa fenomenalna. Ale jest Keylor Navas na bramce przynajmniej. Kogo my tu mamy? Na niego lepszego musimy brać, tak? Nie na niego, tylko Neymara. Także czekam na coś lepszego. Gareth Bale 92. Dajmy go od razu tutaj. Leo Messi 99. Na ciebie właśnie liczyłem. Piękne to połączenie. I wskoczyło nam na draft 92 aż. Okej. Cristiano Ronaldo, Neymar i potem defensywa. To będzie ciężkie, ale może. Jest Neymar. Jeszcze Cristiano. Będzie naprawdę fajnie. Nie wiem, czy to by się nie podniosło na 93! Kurde, no proszę, niech to siadnie w końcu. Iguain 95. Garay 85. Pjanic 91, muszę to utrzymywać przy życiu. Trzy pieprzone karty. Fuck, nie ma nikogo. Fernandez. Bellerin. Żadnego środkowego obrońcy, to jest jak na złość. Dwie pieprzone karty. Naldo 86. Biorę go. Jeszcze jedna karta, ludzie. Jedna ostatnia karta, proszę jej, proszę, jeszcze raz proszę. Spadnie. Ja pierdzielę, nie. Naldo to podniesie. Tylko teraz Leno czy Viviano? Zobaczmy na obrońców. Ja wybieram Leno. Jak coś, to będzie zgranie z Naldo. Jeszcze jest pomysł, jak to zrobić. Jest 92! Wróciło 92! Trener, jak mi to spieprzysz, to nigdy w życiu już nie gram w tą grę. Pierdzielę to. I trener, wszystko albo nic. Jest! Czyżby? Tak! Zrobiłem! 192! Jest! 190! Tak! Zrobione 192! Tak jest! Pięknie! Coś pięknego! Tak! Jest! W końcu! 88 overall Ibra. Ojojoj, jak tu namieszał. Ten Fabinho na prawej pomocy? Ale by była bramka Di Maria, jak to nie weszło? Modric, jeszcze! Jakim cudem Iniesta wepnął tą piłkę, mamy 1-0 w czwartej minucie spotkania, pięknie! Ale wiecie co, ostatnio też nic nie wypadało dobrego w paczkach i udało mi się zrobić wtedy ten drafcik. Nie pamiętam, ile to było. Zlatan, aaaaj, 2-0, pięknie, Ibra kadabra.
Wtedy pamiętam, że też nic nie wypadało w paczkach, a potem siadło mi w tym, w drafcie 191, nie? Modric? Luka Modric, mogło być 3-0. Aj. Bum! 3-0, 57 minuta, pięknie. Jaka to kamerka? Kamerka współpracy. No i mamy rage quit. Pierwszy poszedł. Tak jest. Oglądam, drożdżu, każdy odcinek praktycznie. I mamy draft 191. Patrzcie na to. Zlatan Ibrahimović, 1-0, 27 minuta. 191 bez toców. O, Lukita Modric, 2-0. Pięknie. Może na Euro wyjdą jakieś motmy, to będzie łatwiej do zrobienia. Znaczy, ogólnie właśnie te motmy tak średnio wypadają. Modric jest porąbany, patrzcie co się dzieje, 3-0, 45 minuta. Drugi mecz, drugi rage quit. Czyli w półfinale mamy przeciwnika, który ma 89 rating, 97 z grania. I atak ma naprawdę bardzo fajny. Nie wierzę w to. No nie wierzę, no pierwsza akcja i słupek. Metalowy skurczybyk już zaczyna. Giggs, lewa noga, mamy 1-0, 13 minuta. Dwa do zera, 25 minuta. Był u mnie Facebook? A, no może. A co chciał? Czekajcie, bo będzie gol! Niestety 2-1. Czekaj, już wyłączę. Ojajajajaj. Że tu może być 2-2? Jak on to zmieścił? O, szacun, za tą bramkę szacun. Naprawdę. Idealnie po krótkim. Kurde, i 2-2 mamy. To się zrobiło ciekawe. Oj, rzut karny, faulowany na niej, 20, co ja mówię, 68 minuta, jaka 20. Zlatan, w środek pod poprzeczkę i mamy 3-2. Dobra, pięknie, piłeczka do na niego. Na nic co porobił, 4-2. Jak się gra tym Totsem, to jest fenomenalne, naprawdę. Niesamowity agility. Ten dribbling jest, jak dla mnie, no jeden z fajniejszych w tej FIFA. Czy nie byłoby lepiej, gdyby nie było zatwierdzania postów na grupie? To grupa by szybko zniknęła. Trzeci mecz. Trzeci rage quit. Pięknie. Jaki ma skład mój przeciwnik w wielkim finale? Tu 192. 90 rating, ale patrzcie jakich ma zawodników. Bardzo dobre karty, naprawdę bardzo dobre karty. Nie wiem czy to troszkę mu handicap nie będzie pomagał, bo wiecie jak to jest w draftach, kiedy gracie przeciwko komuś, kto ma niepełne zgranie. To wtedy różnie bywa. Leo Messi, 1-0. Pojechał. A właśnie, ja mam draft 192 bez Ronaldo. Ty kurde, racja. Rzut karny. 7 minuta spotkania. I mamy 2-0. Pięknie. 7 minuta, druga brameczka już.
3-0. Zlatan Ibrahimowicz, nawet ci pauzę nacisnę, żebyś mógł wejść. Patrzcie, to nie do ciebie było, ty. Dobra, masz 4-0. Jest 5. Higuain. Może teraz? Ale Bale'em sobie jeszcze huknąłem. 6-0. Dobra, ja tutaj, kurde. Ja ci nauczę. Gareth Bale, masz jeszcze jedną. Siedź na uszach. Koniec już tego meczu, czy jeszcze nie? Ty, jeszcze jedną strzeliłem. Już sobie tak uderzyłem po prostu. Lol. Jest, koniec meczu w końcu. Udało się. No i mamy wygrany drafcik. 192 draft. I śmialiście się, że odpadnę w pierwszej rundzie, a to wygrany. Zobaczmy na nagrody, aż mi pad wariuje, patrzcie na to. Ani jednego celnego strzału na moją bramkę nie oddał koleś w finale. 3-0, 3-0, 5-2, 8-0 i to jest draft 192, to jest ta siła. Nie wiem, jakie to są paczki. No ale dobra, zobaczmy, co będzie w środku jeszcze. Hoselu. Czyżby Morata? No nie, naprawdę EA dajecie mi Moratę. Wytrole jedne. Dobra, ostatnia paczka za wygrany drafcik. Zobaczmy, co będzie w środku. Evra tym razem. I gotta show her. Get moving backwards. I gotta move forward. Time is running.